Państwa w czwartym odcinku Gdańskiego Magazynu Żużlowego. Tym razem nie będzie rozmów z zaproszonymi gośćmi, a sprawdzimy, jak wyglądało zgrupowanie naszej drużyny w dniach poprzednich. Pierwsi zawodnicy zgrupowanie naszej drużyny rozpoczęli już o godzinie 10 rano podczas nagrań do telewizji Polskiego Związku Motorowego. Efekty tej współpracy będą mogli Państwo obejrzeć już wkrótce. Bardziej stresujesz się stojąc przed kamerą, czy stojąc przed startem? Na pewno przed kamerą, bo jak wyjeżdżam amator, to już jestem bardziej spokojny niż tutaj przed kamerą, bo często się zastanawiam, jak mam odpowiedzieć na pytanie i czasami się gdzieś zakręcę i brakuje mi słów. Tegoroczne zgrupowanie mamy w Gdańsku. Czy wobec Twoich przygotowań do sezonu mocno zaburzamy te przygotowania, ściągając tutaj Ciebie na te 4 dni, czy wręcz przeciwnie, dzisiaj będziesz jeszcze swoje jednostki treningowe wykonywał? Na pewno mój trener z Piły gdzieś tam zaplanował mi ten pobyt tutaj i zabrałem ze sobą rzeczy jak i na basen i do biegania na dworze gdzieś na siłownię. Tak więc powiedział, że mam sobie na spokojnie codziennie zrobić trening, więc powiedział mi, żebym też miał chwilę na zrelaksowanie się tutaj. W zeszłym sezonie ścigałeś się w klubie ekstraligowym. Czy są jakieś znaczne różnice marketingowe pomiędzy pierwszoligowymi zespołami a ekstraligowymi? Myślę, że jeszcze kilka lat temu między ekstraligą a pierwszą ligą była dosyć spora przepaść marketingowa, ale no już w tym roku zresztą widać po Gdańsku, że kluby pierwszoligowe strasznie gonią ekstraligę pod względem marketingu. Tak naprawdę w ekstraligowych klubach i pierwszoligowych jest ten poziom marketingu bardzo wysoki. W tym roku sztab szkoleniowy naszego klubu zdecydował się zorganizować zgrupowanie drużyny w Gdańsku i troszeczkę odeszliśmy od poprzednich lat, gdzie zgrupowania były organizowane w górach. Czy Twoim zdaniem taka integracja na miejscu w Gdańsku jest dobrym pomysłem? Wszystko ma swoje plusy i minusy, tak? Teraz tutaj mamy organizowane zgrupowanie w Gdańsku, więc to jest dużym plusem dla kibiców, bo będą mogli nas zobaczyć na żywo, już poznać wszystkich i tak naprawdę będziemy mogli tutaj dużo rzeczy wykonać na miejscu. A wiadomo, no w górach no to jedziemy typowo kondycyjnie, tak? Pojeździć na nartach, bieganie, siłowe, więc zawsze wszystko ma swój plus i minus. Obiedzie na gdańskim stadionie żużlowym. Udaliśmy się na gokardy do Fan Areny na Energa Stadionie, gdzie gości nas u siebie nasz nowy sponsor Pit Stop Gdańsk. Line in, check the track out, see if I can find a fast lap. I'm not really good at go-kart, but I'll give it a shot and hopefully I'll get a good grid position. Now we have a final. Are you going for the win? Of course. Cały czas trwa zacięta rywalizacja u naszego sponsora Pit Stop Gdańsk. Niestety nie był z nami obecny Denis Zieliński, który przygotowywał się do konferencji prasowej. Zobaczmy, jak mu poszło. Denis, oficjalnie witamy Cię na pokładzie z Dunek Wybrzeże Gdańsk. Czy długo zastanawiałeś się nad dołączeniem do naszej drużyny, czy myślałeś jeszcze o startach w drugiej lidze? Witam serdecznie. Miałem oferty z drugiej ligi, ale ostatecznie wybrałem Gdańsk. No, jestem zadowolony, że mam możliwość startów tutaj w Gdańsku. Jest tu dobra, bardzo fajna atmosfera, znam się z zawodnikami, poznałem już ich lepiej. Myślę, że będzie ok w tym roku. Kontynuując znajomość z zawodnikami, z Karolem Żupińskim powinien znać się najlepiej, bo już razem startowaliście na minitorze, to prawda? Tak, dokładnie. Startowaliśmy na minitorze, ścigaliśmy się. Karol jest dobrym przeciwnikiem, zawsze jak z nim, no to rywalizujemy na torze. No i myślę, że będzie ok, mi się z nim jeździło w parze. Panie trenerze, dziś ogłosiliśmy ostatni transfer w naszej drużynie. Czy zależało panu na pozyskaniu Denisa Zielińskiego i mocny miał pan wpływ na ten transfer? Akurat od Denisa obserwowałem cały ubiegły rok. Jest to zawodnik młody, perspektywiczny, nie bojący się walki, ambitny, dlatego cieszę się z tego, że akurat będzie jeździł u nas.
bardzo miło mi przekazać Państwu, że Nowotel Centrum Gdańsk dołączył do grona sponsorów naszego klubu. Tutaj, w samym Centrum Gdańska, będą się odbywały nasze konferencje prasowe, spotkania ze sponsorami oraz spotkania z zawodnikami. Co przekonało Pana do dołączenia do partnerów naszego klubu i jakie były główne powody nawiązania tej współpracy? Nowotel i sport to jedna całość, można powiedzieć. Sport był zawsze w naszym DNA. Wspieramy tutaj wiele inicjatyw sportowych. Zachęcamy naszych gości tutaj do aktywnego wypoczynku, ale również nasi pracownicy. Nasi pracownicy kochają sport, jak już wcześniej powiedziałem. Także wielu z nas jest tutaj sportowcami, amatorami. Także gdzieś tam dalej się bawimy w ten sport. No i przede wszystkim klub, jego bogata historia. Po sąsiedzku tutaj naprawdę kilkaset metrów jesteśmy tak naprawdę za rogiem. Także takie połączenie tutaj partnerskie, lokalizacja, myślę, świetnie się wpisuje tutaj w naszą taką konwencję. Także dziękujemy bardzo też za zaufanie i zachęcamy tutaj do wypoczynku w naszym hotelu. DNA marki Nowotel bardzo dobrze wpisuje się w sport. Mamy również koncept My Room, gdzie pokoje mogą tworzyć pracownicy. Ja stworzyłam taki pokój, właśnie pokój żużlowy, speedwayowy. Są w nim różne akcenty, począwszy od poduszek w kolorach kasków, po kask sam, różne szaliki najróżniejszych drużyn, nie tylko Gdańskiego Wybrzeża, którego jestem osobiście fanką od najmłodszych lat. Mamy również części motocykli od zaprzyjaźnionych żużlowców. Panie Tadeuszu, bardzo często nasz klub organizuje spotkania ze sponsorami. Co jest ich głównym celem? No, głównym celem to, żeby się nasi sponsorzy z nami zapoznawali, żeby wymieniali się też wizytówkami, zaczęli wspólnie prowadzić interesy, także przedstawiamy im tutaj też nowe propozycje marketingowe, przekazujemy także najnowsze dane, co się dzieje w klubie, bo traktujemy tych ludzi, którzy wykładają swoje pieniądze na klub, bardzo wyjątkowo, chcemy, żeby oni zawsze byli w pierwszej kolejności informowani. Dzisiejszy dzień rozpoczęliśmy bardzo aktywnie. Na początku odwiedziliśmy naszych najmłodszych kibiców w przedszkolu nad rzeczką. Komu kibicujemy? Widzę tutaj, że mamy do czynienia z prawdziwymi kibicami naszego klubu. Świetna koszulka, tutaj czapeczka. Długo chodzicie na żużel? Ja jeszcze nie chodziłem nigdy, ale tata miał taką. Okej. A ja nigdy nie byłam. Nigdy nie byłaś, to musisz przyjść nas odwiedzić na stadion. Dobrze. Nasi zawodnicy odwiedzili również szkołę podstawową numer 4 na ulicy Łąkowej w Gdańsku. Komu kibicujecie? Nie narzekamy na brak atrakcji na naszym zgrupowaniu. Część zawodników odwiedziła szkoły i przedszkola, a kolejni chłopcy odwiedzili naszego sponsora, firma Avides Polska. Firma Avides jest firmą stricte handlową. Zajmujemy się sprzedażą daleko rozumianych zwrotów konsumenckich. Wszyscy pracownicy Avides pochodzą z różnych ośrodków żużlowych w Polsce. Z racji tego, że tutaj mieszkamy, tutaj pracujemy, czujemy się patriotami lokalnymi i dlatego od 2 lat z wielką przyjemnością wspieramy GKS Wybrzeże. Zachęcamy Państwa również do tego samego. Bardzo ważna rzecz, którą ja powiedziałem na spotkaniu. Jedziemy ten sezon dla naszego prezydenta Pawła Dziewicza. Nasi zawodnicy będą mieli z tyłu cytat jego z ostatnich słów. Gdańsk jest najcudowniejszym miastem na świecie. Dziękuję Wam. Thank you.
Przyszedł czas na wspólny obiad u naszego sponsora na Leśnikarni i Jami. Zapraszamy Was serdecznie, ulica Gangarska 4/6 w Gdańsku. Po dwóch dniach pełnych marketingowych obowiązków przyszedł czas na najważniejsze wydarzenie naszego zgrupowania. Przed nami prezentacja drużyny z Dunek Wybrzeże Gdańsk w Gdańskim Klubie Muzycznym Parlament. Everyone is happy here, so and that's made me happy. Obecnie znajdujemy się u głównego sponsora naszego zgrupowania w Pomlewie w hotelu Kozi Gród. Jak podoba Ci się to miejsce? Miejsce jest bardzo sympatyczne, są piękne widoki, mamy tutaj kręgle, mamy też basen, siłownię, więc naprawdę możemy aktywnie spędzić czas i na pewno to wykorzystamy. Nasi zawodnicy od dłuższego czasu bardzo ciężko fizycznie przygotowują się do nadchodzącego sezonu. Jesteśmy tutaj po to, żeby się zrelaksować, odstresować, korzystamy z uroków tego miejsca, z basenu, z kręgielni i wieczorem mamy zaplanowane ognisko. I think it's really nice that the Kozi Gród have opened the doors for the whole team to come here and relax. The facilities here are very nice. It's good, quiet, and as we travel so much as we do, it's nice to come somewhere where we can just relax and be ourselves. We just had some bowling now with the whole team. I think someone could use a bit of practice in bowling, but it was very good fun and also a good opportunity to do when you are here. Now later we go in the swimming pool as well and enjoy some time there, so it's really nice and it means a lot that we can stay near the city of Gdańsk as well when we represent them. So thank you very much for staying here. Jesteśmy w Kali Oliwia, gdzie wspieramy lokalną drużynę MK Automatyka Gdańsk. Adrian, czy byłeś kiedykolwiek na meczu hokejowym i czy te emocje, które dzisiaj nam tutaj towarzyszą, można porównać do sportu żużlowego? Szczerze, nigdy nie byłem i jest to tutaj pierwszy raz w ogóle na meczu hokejowym, więc na pewno emocje są duże. Tak samo gospodarze już wygrywają jedną bramką. I można powiedzieć, że gdzieś tam delikatnie się interesowałem hokejem, bo od 5 roku życia jeżdżę na łyżwach, więc może amatorsko też gdzieś grałem i nawet mam pamiątkę po tym zdarzeniu, więc na pewno mi się bardzo podoba. Karol, za nami 4 intensywne dni naszego zgrupowania. Możesz powiedzieć, czy podczas naszych wielu atrakcji udało Ci się zgrać z chłopakami? Integracja jak najbardziej się udała. Mam nadzieję, że do marca jeszcze bardziej będziemy z graną drużyną i będziemy sobie pomagać. Panie Tadeuszu, dzisiaj kończymy nasze zgrupowanie. Czy widzi Pan sens organizacji tego zgrupowania w takim kontekście, jak było to robione w tym roku? Tak, myślę, że to jest bardzo dobry, bo się zawodnicy sobie bardzo żyli przez ten czas. I tak uważam, że 10 nawet wspólnych treningów kondycyjnych niewiele im da. Jest to lepsza forma, dlatego że bardziej się integruje. My tak samo Was będziemy dopingować, jak zacznie ten sezon. Ja, kurde, się zaraziłem. Gdzie jest Gomu? Jest tu Gomu? Jest. O! Bek, to jest Bek. Wszystkim Wam życzymy jak najlepsze tam zawody, wszystko, żeby się awansowali do Ekstraklasy i mam nadzieję, że się tak będziemy wspierać, wy będziecie przychodzić na nasze mecze, a my będziemy przychodzić na wasze mecze i jeszcze raz dziękujemy za doping. Dziękujemy.